Włochy przykręciły śrubę. Teraz widać efekty media. To przekonało Włochów do szczepień na COVID-19. Przepustka covidowa nakłoniła ludzi do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19, donosi włoska prasa. Jak czytamy w dzienniku Corriere della Sera, najbardziej do szczepień przekonali się 20-latkowie. Bez przepustki we Włoszech nie można wejść m.in. do restauracji, barów, pociągów, na basen, nie można też uczestniczyć w imprezach masowych. Od 1 lipca, gdy zaczął obowiązywać tzw. Green Pass, najwięcej szczepień zanotowano w grupie wiekowej 20-29 lat. 75% osób przyjęło co najmniej jedną dawkę. 4,5 miliona zaszczepionych osób w tym wieku wyprzedziło 30 i 40 latków, podkreśla włoska gazeta w analizie danych resortu zdrowia. Kolejne odnotowane zjawisko to stały wzrost szczepień w grupie 12-19 lat. Po pierwszej dawce jest około 60% dzieci i młodzieży. Młodzież daje lekcje wszystkim. Zrozumiała lepiej niż inni, że szczepionka jest narzędziem wolności, powiedział minister zdrowia Włoch Roberto Speranza. W czasie wakacji to przede wszystkim młodzi ludzie zgłaszali się na szczepienia i to mimo znacznie niższego ryzyka ciężkich powikłań z powodu COVID-19. Jest to efekt działania wymogu przepustki sanitarnej, zauważa Corriere della Sera. W artykule położono nacisk na to, że młodzież okazała się najbardziej dalekowzroczna i wspaniałomyślna, jeśli chodzi o wnoszenie wkładu na rzecz wychodzenia kraju z kryzysu na tle pandemii.